wrażenie to robi. Idźcie, dziady weneckie. Tak, dziady weneckie. Finansowym również do stosowania szykan i sankcji, nawet głównie finansowych, bo środowiska lewackie dziś gospodarują różnego rodzaju funduszami europejskimi. Także to jest po prostu bardzo szkodliwe dla Polski. My się zachowujemy grzecznie, to znaczy bardzo dyplomatycznie, powiedziałabym, z polską gościnnością, ale tego nie doceniają i po prostu włażą nam, Polakom, na nowe. Przy udziale oczywiście polskiej opozycji, tych różnych nowoczesnych, tych różnych tam z platformy tej opozycji, tego pana, co nie płaci alimentów. Więc bardzo to jest nieprzyjemne, aczkolwiek no, bezpodstawne, ale bardzo skutki negatywne dla Polski. Ta komisja wenecka i ci profesorowie. I zwróćmy uwagę, że środowiska, z którymi Polska ci musi walczyć, to są prawnicy polscy i zagraniczni. Są prawnicy też i polscy, ci sędziowie trybunałów, sądów i tak dalej, plus sędziowie różnego rodzaju, bo oni też są z tej Komisji Weneckiej, sędziowie trybunałów tych państw innych europejskich, profesorowie różni, to jest jedna wielka korporacja ponadnarodowa prawników, profesorów, którzy po prostu walczą z demokracją. Pani profesor, wspomniała Pani o tym, że w spotkaniu z Komisją Wenecką nie wzięli udziału sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu, natomiast pojawiają się informacje i chyba między innymi prezes Rzepliński mówił, że było krótkie spotkanie z wybranymi, no on tego nie powiedział, ale wiemy, że na prędce sędziami jeszcze w poprzedniej kadencji, więc to chyba też jakiś kolejny dowód na to, że wiarygodność komisji... Komisja jest niewiarygodna, oczywiście, a jednocześnie nie dopuszczono, zrezygnowali z 15-minutowego zupełnie symbolicznego i takiego mającego zamazać istotę rzeczy z spotkania sędziów wybranych przez Sejm w obecnej kadencji na znak protestu, takiego lekceważącego traktowania. Także nie dajmy się nabrać na te słowa, które mówią przedstawiciele komisji, że uzyskaliśmy szereg informacji, poznaliśmy wiele nowych szczegółów, bo to jest nieprawda. Oni to jest tak mówią, żeby ludzie myśleli, że oni przyjechali obiektywnie rozpatrywać sprawę. Oni nie po to przyjechali. Oni przyjechali po to, żeby zrobić wrażenie, że oni słuchają. Podejrzewam, że mają już dawno napisany raport krytyczny przeciwko Polsce. I tak jak mówię, no, dowodem na to, pewnego rodzaju dowodem jest lekceważące, pełne pychy, arogancji zachowanie sędziów, którzy też dali pokaz, jak sędzia się nie powinien zachować, powinien być powściągliwy w tych swoich wystąpieniach, nie obrażać państwa, nie mówić, że żyjemy, proszę bardzo, w toksycznych okolicznościach, staramy się dalej. Co znaczy, państwo jest toksyczne? Przecież to wybory się odbyły, demokratyczne wybory i środowiska polityczne, które reprezentuje pan Rzepliński i Biernat, przegrały wybory. Oni cały czas nie są w stanie pogodzić się z wynikami wyborów i te określenia, to na to Komisja Wenecka podejrzewa, w ogóle nie reaguje, w jaki sposób oni odnoszą się do własnego państwa, do woli wyborców, do Polaków. I Komisja Wenecka się nie odnosi i przeszkadza, bo Komisja Wenecka jest taka sama. Bo Komisja Wenecka reprezentuje środowisko prawnicze między, ponadnarodowe, tej w cudzysłowie elity, nawet nie powiem elity, ale to jest osoby, które są już przez władze współczesnych tych państw delegowane, to są najczęściej lewicowcy. To są osoby reprezentujące lewicowe i lewackie środowiska prawnicze. Tak jak i w Polsce jest, no, gdzie większość środowisk prawniczych jest właśnie zlewicowanych. I jeden znalazł się, przypomnijmy sobie, pan sędzia, był sędzia Trybunału z Węgier, Żega, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, który wstawił się za Polską. A pani Suchocka, taka właśnie bardzo uduchowiona, prosto z Watykanu, przeciwko waszemu katolickiemu państwu podnosiła rękę i głos. Więc ja myślę, że mamy do czynienia z taką właśnie ponadnarodową, z mową prawników przeciwko demokracji, jeśli powiem tak górnolotnie, uogólniny. I z tym mamy do czynienia i nie oczekujemy, że jakaś grupa kolejna prawników lewicowych, która tu przyjedzie i że oni nagle tutaj powiedzą, że ci prawnicy polscy to nie mają racji. To jest jedna, no nie powiem sitwa, ale to jest jedna grupa, korporacja zawodowa o wspólnych interesach. Oni po prostu chcą rządzić, no, nie mając żadnego tytułu. Oni walczą z demokracją. Oni nie badają tutaj standardów demokracji, tylko oni przyjeżdżają walczyć, bo demokracja w Polsce wygrała. Oni przyjechali oddalać się demokrację, unieważnić, gdyby się dało wyniki wyborów w Polsce. Więc to trzeba zrozumieć i z takiej perspektywy trzeba działania tych wszystkich prawników, nieobiektywnych prawników oceniać. Oni przyjechali realizować swoje grupowe, prawnicze, trybunalsko, jakbyśmy nie nazwali, interesy. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za komentarz do wizyty kolejnej już Komisji Weneckiej w naszej ojczyźnie. Tak jest. Oby jednej z ostatnich. Tak jest.
Tak jest. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Obudź się. Drodzy Państwo, dziś w Parlamencie Europejskim kolejna debata o Polsce. Debata, która ma przyjrzeć się praworządności, demokracji, zasadom panującym w naszej ojczyźnie. Debata, o której dzisiaj wyjątkowo jednomyślnie posłowie Platformy Obywatelskiej pisali na swoich Twitterach. Debata w Strasburgu, to jest cytat, to głos zaniepokojenia przyjaciół Polski, demokratyczny świat to widzi, nie dał się oszukać rządowej propagandzie. Tak jak powiedziałem, zastanawia jednomyślność, bo identycznego tweeta napisało kilku posłów Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Polskiego. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana posła Dominika Tarczyńskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze pan poseł takiego tweeta nie wystosował. Natomiast no, zastanawia w ogóle tytuł, debata o Polsce. Tak jakby trzeba było debatować o kraju, w którym dzieje się bardzo źle, w którym prawa człowieka są łamane i tak dalej. Panie pośle, jak mamy na to patrzeć? No cóż, bardzo zastanawiającym jest to, że dzisiaj Donald Tusk w trakcie wizyty w Warszawie sam powiedział i podkreślił, że mieszkańcy chociażby Portugalii czy Irlandii w ogóle nie wiedzą, co dzieje się w Warszawie. Nie wiedzą, to znaczy nie mają pojęcia o tym, w jaki sposób reformy są wprowadzane. Reformy, które obiecywaliśmy i na które postawili Polacy w ostatnich wyborach parlamentarnych. I to jest zastanawiające, pewien rozdźwięk w Platformie, bo z jednej strony widzimy, że w internecie pojawiają się komentarze identyczne, co oczywiście oznacza, że posłowie Parlamentu Europejskiego reprezentujący Platformę Obywatelską nie mają nic do powiedzenia, nie mają swojej opinii czy zdania na temat tych wydarzeń, tylko dostali po prostu przekaz z centrali, przekaz propagandowy, który powielają i to już ich kompromituje, że tutaj nie ma do czynienia z merytoryczną dyskusją i merytorycznym powodem. Nie ma żadnej podstawy, aby odbywała się jakaś debata o Polsce. No, ale tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to już kolejny przypadek debatowania o Polsce. Jest to kolejny termin wyznaczenia debaty. Przypomnijmy, przecież pani premier Szydło była już w Parlamencie Europejskim podczas debaty o Polsce. Świetnie wtedy przedstawiła nasze argumenty i nie było żadnej rezolucji, nie było żadnego wniosku. Co więcej, w styczniu Rada Europy, której jestem członkiem, odrzuciła, 46 państw odrzuciło wniosek o pilną debatę o Polsce, stwierdzając, że nie ma ku temu podstaw. A więc kolejne tego typu wydarzenia są tylko i wyłącznie szukaniem paliwa, szukaniem sposobu i pretekstu, aby coś napisać na Twitterze, aby coś powiedzieć przed kamerami, aby tak naprawdę skrytykować za nic. Bo kiedy zobaczymy, jakie są podstawy tej krytyki, to dochodzimy do wniosku, że te kolejne rezolucje, o których się mówi, te kolejne obniżone ratingi, które obniżane nie są, te kolejne czarne scenariusze się nie sprawdzają już prawie od roku. No jest to żałosne, to pokazuje tylko i wyłącznie, że opozycja nie ma żadnego pomysłu na Polskę. Mam na myśli konstruktywne projekty ustaw, które miałyby Polakom pomóc, zwiększyć poziom życia, zwiększyć bezpieczeństwo, zadbać o to, aby starsze osoby miały bezpłatne leki. Wszystko to, co my zaproponowaliśmy i zrealizowaliśmy, jest no, dowodem na to, że te 8 lat rządów Platformy to był zmarnowany czas. Panie pośle, do Parlamentu Europejskiego
jako przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej udał się wiceminister sprawiedliwości, ponieważ no, większość zarzutów dotyczy tego obrębu. To chyba też pokazuje, że polski rząd no, w odpowiedni sposób reaguje na takie, chyba to tak trzeba nazwać, zaczepki ze strony czy to opozycji w Polsce, czy no, w tym momencie tych partii, które są przeciw Polsce w Parlamencie Europejskim. No nie może być tak, że pani premier reaguje na każdą debatę, która jest tak naprawdę tworem fikcyjnym, jeżeli chodzi o procedurę. Pani premier, jak wspominałem, już była w Parlamencie Europejskim, przedstawiła naszą argumentację, podstawę prawną. Działamy zgodnie z prawem. No nie może być tak, że my będziemy tracić czas na to, aby no, ugrupowania liberalno-lewackie zabierały czas pracy rządu. Uważam, że to jest dobra decyzja, aby wiceminister nas reprezentował. Tam są kwestie prawne poruszane. Tylko dziwi mnie znowu Donald Tusk, na którego należy się powołać, chociaż nigdy tego nie robię, ale dzisiaj trzeba o tym wspomnieć, dlatego że dzisiaj Donald Tusk wspomniał, że wizyta Komisji Weneckiej w Polsce jest bardzo ważna, ponieważ na podstawie opinii podkreślam, żadnego zobowiązania wobec Polski zgodnie z prawem, będzie budowana reakcja Parlamentu Europejskiego i instytucji europejskich. Ale nikt nie mówi o tym, że Turcja, która jest od tylu lat członkiem Rady Europy, której języka nawet się używa, bo jest głównym płatnikiem Rady Europy, jest tym krajem, który właśnie aresztował dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego tureckiego i nikt się tym nie zajmuje. Turcja jest tym krajem, który teraz kilkadziesiąt tysięcy ludzi aresztował tylko i wyłącznie prewencyjnie. Nie ma żadnego dowodu na to, że brały udział w tym zamachu. Co więcej, ja rozmawiałem ostatnio z posłem holenderskim, Pieterem Omdzikiem, który będzie przygotowywał raport na temat katastrofy smoleńskiej. I on mówił, że w Holandii zamykane są szkoły, które są finansowane przez Gulena, czyli osobę, która jest oskarżona o ten zamach w Turcji i nikt z tym nic nie robi. Nikogo to nie interesuje. Dlaczego? A może dlatego, że Turcja jest głównym płatnikiem w Radzie Europy? A może dlatego, że kraje są wybierane wybiórczo i tak naprawdę rozgrywane są przez kolegów, którzy się znają z tych instytucji europejskich i tak naprawdę koledzy kolegów wykorzystują swoje kontakty do tego, aby tworzyć tego typu wydarzenia, jak dzisiejsza debata i ewentualna rezolucja. No jest to przykre, że nie jesteśmy traktowani równo, że nie zwraca się uwagi na gwałcone kobiety przez imigrantów w Niemczech, że prawda o gwałtach w Szwecji jest ukrywana i tam nie ma żadnej wizyty ani Komisji Weneckiej, ani Parlament Europejski się tym nie zajmuje. A w Polsce, gdzie mamy potężne poparcie społeczne dla reform, które zapowiadaliśmy, bo to, co dzieje się teraz, nie jest niczym nowym, nie robimy niczego, czego byśmy nie zapowiadali w kampanii wyborczej, jest napiętnowane bezpodstawnie. Jest to bardzo przykre, że jesteśmy traktowani po pierwsze jako Europejczycy wybiórczo, a po drugie, moim zdaniem, no niesprawiedliwie. Panie pośle, też wczoraj przedstawiciele parlamentu naszego Rzeczypospolitej Polskiej, ale też obserwatorzy, rozmówcy, przedstawicielami Komisji Weneckiej apelowali o to i pytali też właśnie, co z Turcją gdzieś po tej nieudanej próbie puczu, aresztowania, o których pan poseł wspomniał. I wydany krótki list, krótkie oświadczenie ze strony Komisji Weneckiej i ogólnie środowisk europejskich i za tym listem tak naprawdę nic nie poszło. No właśnie, do nas listów nie piszą, do nas w odpowiedzi na donosy, bo de facto to wszystko, co dzieje się w instytucjach europejskich jest efektem donosów i kontaktów, które obecnie opozycja posiada. No nic tak naprawdę, nikt nie reaguje w taki sposób, w jaki reaguje się w stosunku do Turcji. Ale Turcja jest jednym z najbardziej rażących przykładów, ale nie jedynym. Jak wspominałem, przecież w Niemczech te gwałty, które miały miejsce i w Kolonii, były ukrywane. W Szwecji na festiwalu młodych, tak zwanym festiwalu młodych, koncercie, na którym było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, także dochodziło do gwałtów przez imigrantów, to śledztwa potwierdziły i to było ukrywane przez ponad półtora roku. Mamy inne kraje, w których dochodzi do poważnych kryzysów. Mamy Belgię, która sama wystosowała rezolucję mówiącą o tym, że nie doszłoby do zamachów, gdyby służby specjalne belgijskie ze sobą współpracowały, a jednak doszło do tych zamachów. Mamy Francję, gdzie ludzie są mordowani maczetami. Mamy naprawdę poważne problemy. I ja dziwię się, że
pomimo tego, że Europa kompletnie nie wie o tym, co dzieje się w Warszawie, o czym mówił Donald Tusk, daje się manipulować przez polską opozycję. To tylko pokazuje, jak bardzo przez 8 lat macki tych ugrupowań, jak Platforma Obywatelska, bardzo głęboko sięgnęły. I pomimo tego, jak potężny był opór medialny przeciwko nam w kampanii wyborczej, Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość. I ten wybór demokratyczny należy szanować. W moim odczuciu to jest obrzydliwe, że używa się swoich układów do tego, aby kreować rzeczywistość alternatywną. Proszę zauważyć, że ta rzeczywistość, która jest kreowana, mówi się o jakichś faszystach, mówi się o jakimś terrorze, mówi się o jakiejś dyktaturze. No używa się słów absolutnie nieadekwatnych, obraźliwych. W ogóle o języku nie powinniśmy mówić, bo używa się słów, które są po prostu haniebne. Musimy się przed tym bronić, musimy mówić prawdę, musimy wykazywać, że nie ma żadnych podstaw prawnych, że nie jesteśmy traktowani równo. Prawda zwycięży, ja w to wierzę. Bardzo dziękuję. Należy w to też ufać i też patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza, na te zmiany, które zachodzą i zastanawiać się, że chyba nie ma jednej i drugiej demokracji, tylko demokracja jest jedna, a to, o czym pan poseł wspomniał, demokratyczne wybory też pokazały, czego chcą Polacy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Państwu przypomnę, że na antenie Radia Maryja gościliśmy pana posła Dominika Tarczyńskiego. Lat właśnie choroby krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci Polaków. Tak podają statystyki i są one zatrważające, bo jeżeli to przełożyć na każdy konkretny rok, okazuje się, że w Polsce na choroby serca umiera około 175 tysięcy osób, co stanowi blisko 50% wszystkich zgonów. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana doktora Narcyza Sadłonia. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. No właśnie, panie doktorze. Bardzo dziękuję. No, co robić w takiej sytuacji? Czy da się jakoś zapobiec, czy zatrzymać tę zatrważającą, jak to powiedziałem, statystykę? Ojciec poruszył bardzo istotny problem z punktu widzenia medycznego i z punktu widzenia społecznego. W XXI wieku choroby układu krążenia w Europie i na świecie stanowią faktycznie istotny odsetek przyczyn zgonów. Polska akurat również na mapie świata i Europy w pewien sposób przoduje niechlubnie w tej dziedzinie. Choroby układu krążenia to oczywiście bardzo złożona grupa chorób. To nie są tylko choroby samego mięśnia sercowego. Mówimy tutaj o udarach mózgu i chorobach naczyniowych mózgu, o miarczycy, zawałach mięśnia sercowego i wszystkich powikłaniach naczyniowych, czyli to jest bardzo duża pula różnych schorzeń. Najczęstszą przyczyną zgonów przyczyn naczyniowo-sercowych to jest grupa zawałów i udarów mózgu. No, niekwestionowanym liderem w Polsce i na świecie, jeżeli chodzi o zgony mniej, ale o kalectwo, tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną kalectwa i ciężkiego kalectwa w XXI wieku. Jest to statystyka światowa, czyli dotyka wszystkich. W każdym kraju na świecie liderem są udary mózgu.
w Polsce również. To jest również jedna z chorób, która zaliczana jest do grupy schorzeń układu krążenia. I to nie tylko kalectwa, tutaj zdecydowany lider, ale udary mózgu są również przyczyną zgonów w sposób istotny. W Polsce klasyfikują się na pozycji trzeciej lub czwartej, w Europie zwykle na trzeciej, w Polsce ze względu na dużą ilość wypadków komunikacyjnych, no, te wypadki komunikacyjne wyprzedzają nieco udar. Ale jednak wracając do zaburzeń układu krążenia, no, ta statystyka w Polsce dość słabo zmienna, ze słabą zmiennością korzystną. Na świecie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, udaje się tą statystykę dość mocno przesuwać. Czyli po pierwsze profilaktyka i rozpoznawanie chorób układu krążenia, a także skuteczność i szybkość interwencji w momencie ostrych zaburzeń. Tutaj myślimy głównie o ośrodkach interwencyjnych, kardiologicznych i szybkim rozpoznawaniu udaru mózgu i też możliwości szybkiego leczenia, czyli udrażniania naczyń mózgowych. To wszystko bardzo intensywnie rozwija się w całym świecie, głównie w świecie cywilizowanym i w Europie. No my jesteśmy tutaj niestety w samym ogonie, jeżeli chodzi o rozpoznawanie, skuteczność leczenia i również jeżeli chodzi o samą śmiertelność. Choroby układu krążenia to z jednej strony wielkie ryzyko kalectwa, z drugiej strony wielkie ryzyko zgonu, a trzecia i może bardzo istotna sprawa dla patrzenia na to, czy można tego uniknąć, to jest pewna informacja dla nas, że społeczeństwo jest społeczeństwem, no, delikatnie powiem, zaniedbanym. A mianowicie chodzi o to, że choroby układu krążenia można dobrze rozpoznawać i skutecznie leczyć głównie w zakresie postępowania profilaktycznego. I najważniejszą metodą zapobiegania takim schorzeniom jest styl życia, czyli funkcjonowanie nasze społeczne. A więc używki, czyli alkohol, nikotynizm w Polsce, bardzo istotny problem społeczny i jedna z głównych przyczyn udaru mózgu i zawału mięśnia sercowego. Miażdżyca, bardzo istotnie powiązana ze stylem życia i nieprawidłowościami odżywiania i funkcjonowania w ramach aktywności fizycznej. No i tutaj bardzo łatwa korelacja i bardzo niekorzystna dla Polski. 60-70% naszego społeczeństwa, właściwie we wszystkich grupach wiekowych, jest społeczeństwem z nadwagą lub z otyłością, a zatem mamy olbrzymią populację i to również populację dzieci i młodzieży, którzy są nosicielami potencjalnymi albo rozwijających się we wczesnym wieku młodzieńczym chorób cywilizacyjnych, czyli chorób układu krążenia. Więc jeżeli ojciec pyta o to, jak można zapobiegać, to odpowiedź jest stosunkowo prosta. To przede wszystkim styl życia i to, jak funkcjonujemy na co dzień, może zapobiegać temu, żebyśmy nie zapadli na choroby układu krążenia, tak jak miażdżyca, nadciśnienie, choroba wieńcowa w wieku późniejszym. I teraz ten wiek późniejszy, no już od 40 czy 45 roku życia, szczególnie w grupie mężczyzn, no datujemy zdecydowanie niezwiększoną ilość gwałtownych zachorowań, a im młodszy wiek i im wcześniejsze wystąpienie tych chorób układu krążenia, tym większa śmiertelność. Mówi się o udarach mózgu, że udary niedokrwienne stanowią w takiej szerokiej statystyce 20% śmiertelności, a z kolei w udarach krwotocznych aż 80% śmiertelności w wczesnym okresie wystąpienia. Jeżeli z kolei spojrzymy na zawał mięśnia sercowego, no to niestety zdarzają się już u 20-latków i to coraz częściej spotykamy pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową i ostrymi zespołami wieńcowymi właśnie w wieku 20+ i około 30 roku życia. Do 40 roku życia i około 40 roku życia zawały mięśnia sercowego w sposób istotny są chorobami śmiertelnymi i to w sposób gwałtowny, czyli im starszy rocznik, tym mniejszą ma szansę na śmiertelne powikłania zawału mięśnia sercowego. Aczkolwiek z kolei jeżeli patrzymy na statystykę wiekową, to starzejąca się populacja oznacza również populację znacznie częściej chorującą na choroby układu krążenia. Powyżej 45-55 roku życia, a zdecydowanie już powyżej 65 roku życia ta statystyka udaru mózgu i zawału mięśnia sercowego
nasze społeczeństwo dzisiaj jest społeczeństwem starzejącym się. Stąd prawdopodobnie no, dzień dzisiejszy przynosi nam taką niepokojącą statystykę i przypomnienie tego, że jesteśmy społeczeństwem cywilizowanym, również w kategorii w rozumieniu chorób cywilizacyjnych, a więc bardzo istotnie zagrożeni chorobami cywilizacyjnymi, z tym chorobami układu krążenia. I postęp w tym kierunku, aby zmniejszyć ilość tych chorób, no na razie w ostatniej 50-latce nie zaznaczył się bardzo istotnie. Mimo tego, że zdecydowanie więcej wiemy, zdecydowanie skuteczniejsze metody leczenia posiadamy, posiadamy również zdecydowanie skuteczniejsze metody diagnostyki, ale w tej profilaktyce troszeczkę jesteśmy zaniedbani, a nawet można by chyba powiedzieć, że mamy istotny regres, ponieważ patrząc na populację dzieci i młodzieży, to ta średnia masa ciała i ilość osób z nadwagą i z otyłością zdecydowanie w ostatnich latach wzrosła. No a za tym idzie no, z jednej strony potężna krytyka naszego stylu życia, również w domach postępowania w warunkach szkolnych, ale i w sposób środowiskowy, czyli budowania pewnej mody na styl życia, no, jak również istotne zobowiązanie. Jeżeli dzisiaj nie podejmiemy działań, to za kolejnych parę lat, paręnaście, to młode pokolenie wchodzące w życie będzie pokoleniem bardzo istotnie zagrożonym ryzykiem kalectwa związanego z chorobami układu krążenia. Czyli zachęta do zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania, ruchu. Jakby nawet, ojcze, przepraszam, że wchodzę przymus pewien. Jeżeli nie potraktujemy tego bardzo poważnie, to będziemy ponosili bardzo poważne konsekwencje. Ja zachęcam, żeby to traktować jako społeczny i indywidualny obowiązek. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za te słowa i też ten apel. Mam nadzieję, że jak najszerszym echem się odbije tylko i wyłącznie dla zdrowia naszych rodaków, Polaków. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Dziękuję. Pan doktor Narcyz Sadłoń, oficer Wojska Polskiego, obecnie szef sekcji medycznej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem, no i były osobisty lekarz świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, był naszym gościem. Dziś 13 dzień września. Przypada tego dnia, dziś i jutro dokładnie, 13-14 września, przypada 81. już rocznica koronki do Bożego Miłosierdzia, powstania koronki do Bożego Miłosierdzia, czy podyktowania koronki do Bożego Miłosierdzia świętej siostrze Faustynie przez Pana Jezusa. I tak jak możemy powiedzieć już dziś, ta modlitwa to bardzo istotny element naszej mapy modlitwy, naszego grafiku dnia, również na antenie Radia Maria tę modlitwę odmawiamy. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu, nie na antenie, tylko na żywo jest z nami siostra Maria Faustyna ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i czcicieli Miłosierdzia Bożego. Cieszymy się, że siostra przybyła do nas mimo rozlicznych obowiązków, żeby nam powiedzieć o tym, jak doszło do tego powstania koronki. Czy to Pan Jezus tak po prostu objawił siostrze Faustynie, powiedział, podyktował coś, czy jakieś okoliczności do tego poprowadziły? Koronka do Miłosierdzia Bożego jest specyfikiem leczącym grzechy dzisiejszej ludzkości. Siostra Faustyna 13 września 1935 roku w Wileńskim Domku w pewnym momencie zobaczyła anioła i jak wspomina,
Ujrzałam anioła wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami. Z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. Siostra Faustyna doświadczyła tutaj swojej słabości. Nie wiedziała, jak przebłagać Boga za te rozliczne grzechy. I wtedy wewnętrznie jakby zaczęła modlić się dotąd nieznaną modlitwą. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przenikała mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej. Kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed Stolicę Bożą. O jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. I dalej wspomina, że kiedy właśnie modliła się tymi słowami wewnętrznie słyszanymi, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. A ta modlitwa to: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. I na drugi dzień, kiedy siostra Faustyna weszła do kaplicy, Jezus polecił jej, że ile razy wejdzie do kaplicy, ma odmówić zaraz tę modlitwę, której właśnie nauczył ją wczoraj. I dał dokładnie jakby instrukcję, jak odmawiać tę modlitwę. Czyli bierzemy do ręki różaniec, na początku odmawiamy Ojcze Nasz, potem Zdrowaś Mario, następnie Wierzę w Boga Ojca i potem na dużych paciorkach Ojcze Przedwieczny, a na małych paciorkach dla Jego bolesnej męki. I ta modlitwa jest dlatego też szczególna, bo jest to modlitwa podyktowana przez samego Pana Jezusa. I z tą modlitwą są związane również obietnice. Jest obietnica ogólna i obietnice szczegółowe. Obietnica ogólna to jest, znaczy dotyczy otrzymania łaski, każdej właściwie łaski, o którą prosi człowiek, o ile ta łaska będzie zgodna z wolą Bożą. Czyli przeróżne mamy sytuacje w życiu. To jest czasem kwestia potrzeby nawrócenia kogoś z rodziny, czy sytuacji właśnie doświadczania bezradności w jakiejś sytuacji i chcemy naprawdę postąpić zgodnie z wolą Bożą. Nie wiemy jak. Prosimy też o światło Ducha Świętego, czy w ogóle prosimy o załatwienie tej trudnej sprawy. To jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą, Jezus obiecuje, że tę modlitwę wysłucha. A obietnice szczegółowe dotyczą już naszej ostatniej godziny, godziny śmierci. Jezus mówi, że jeśli dusza, czyli człowiek, chociaż raz z wiarą odmówiła tę koronkę do miłosierdzia Bożego, bądź jeżeli dusza konająca będzie odmawiać tą koronkę, albo jakaś osoba przy osobie konającej, to ta osoba konająca otrzyma łaskę spokojnej i szczęśliwej śmierci. Szczęśliwa śmierć to znaczy zbawienie. Natomiast spokojna śmierć, to znaczy osoba będzie jakby uwolniona od tego lęku, przerażenia, otrzyma łaskę zaufania Bogu, że śmierć to są po prostu nowe narodziny dla Boga. Siostro, to jest niesamowite. Jeszcze wrócę do tej historii, którą siostra opowiadała. Jak Pan Jezus wchodzi niesamowicie w dialog z człowiekiem, który go kocha, tak. Bo to było tak jakby... W jeden dzień Faustyna powiedziała te słowa, natchniona, a na drugi dzień Pan Jezus daje już jej jakby gotową formułę tej modlitwy, tak. I tak dalej. Więc konkretną instrukcję. Tak jakby odpowiada też na to pragnienie, na tą potrzebę i myślę, że to też taka zachęta, szczególnie w Roku Miłosierdzia, do tego, żeby podejść bliżej Pana Boga dla wszystkich. Tak, dokładnie. Właśnie w ogóle pamiętajmy, że siostra Faustyna, ona ofiarowała się w pewnym momencie za grzeszników. Ona naprawdę bardzo pragnęła zbawienia grzeszników. I Jezus wychodzi naprzeciw, tak jak ojciec mówi, temu pragnieniu i daje, nawet sam użył tego słowa, daje
tą deskę ratunku. Nawet mówi wprost, że kapłani będą podawać zatwardziałym grzesznikom tę modlitwę, tę koronkę do miłosierdzia Bożego, jako tą ostatnią deskę ratunku. I to jest niesamowite. I dlatego tak myślę, że też to, co zrobił Ojciec Święty, Jan Paweł II, kiedy zawierzał świat Bożemu miłosierdziu i nawiązał też w tym akcie zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu do koronki, właśnie do słów zaczerpniętych z koronki miłosierdzia Bożego, to to było niesamowite. Ale druga rzecz, Ojciec Święty Franciszek w roku wiary nagle tak jakby no, bawi się w aptekarza i oczywiście promuje Misericordinę, zresztą pomysł jednego z diakonów z Gdańska, i okazuje się, że właśnie w Misericordinie jest 59 granulek dosercowych. Tutaj przed chwilą pan doktor mówił o tych częstych zawałach i o tych chorobach krążenia, a tutaj właśnie Jezus daje nam właśnie na to takie serce to duchowe, żebyśmy my nie chorowali, żeby jakby ten cholesterol grzechu w sposób podstępny nie zabijał człowieka. Tak teraz sobie głośno myślę, może ten moment, kiedy papież dostał tą Misericordinę, kiedy ktoś mu ją zaprezentował, pokazał, no też w pewien sposób go natchnął do tego, żeby rok miłosierdzia głosić później. Tak mi się wydaje, bo w ogóle od samego początku, kiedy pamiętam, słyszałam to pierwsze wystąpienie papieża Franciszka, to on, już nie pamiętam, ale chyba kilkanaście razy użył w ogóle tego słowa miłosierdzie. Więc widać, że to miłosierdzie jest takim kluczowym hasłem jego pontyfikatu, ale też to, co ojciec mówi, że on jakby to czuł, że rzeczywiście to miłosierdzie Boże to jest ta ostatnia deska ratunku dawana dzisiejszej ludzkości. Siostro, wiem, że też siostry nie tylko w taki tradycyjny sposób promują koronkę do Bożego Miłosierdzia, dzienniczek świętej siostry Faustyny, bo są i audiobooki, i inne multimedialne zabawki, gadżety, które pomagają z tym miłosierdziem na co dzień obcować. Tak, wielką naszą radością jest to, że powstała aplikacja faustyna.pl. No szczególnie tutaj zapraszam wszystkich, którzy no, dysponują smartfonami czy iPhone'ami, że no, to naprawdę warto ściągnąć tą aplikację. Zawsze każdego dnia jest inny fragment z dzienniczka siostry Faustyny, który też no, może posłużyć jako choćby nawet taki przerywnik w czasie pracy. Ale też jest taka możliwość, na przykład gdyby się weszło na stronę internetową naszego zgromadzenia www.faustyna.pl, to jest coś takiego jak dzieło pomocy, dzieło niesienia pomocy konającym. I jest taka możliwość, że jeżeli na przykład słyszymy, że ktoś kona, czy po prostu jesteśmy przy tej osobie konającej, wiadomo, że pierwsze co, to i pomoc lekarska, ale też bierzemy po prostu do rąk różaniec, odmawiamy tą koronkę, ale możemy również wysłać SMS-a z imieniem tej osoby konającej na numer 505 060 205. Może jeszcze właśnie powtórzę, żeby radiosłuchacze mogli zapisać. 505 060 205. I wtedy jak to działa? Ja na przykład mam w niedzielę od 12 do 14 dyżur i wtedy wiem, że komórkę zawsze powinna mieć włączoną. I kiedy na przykład dostanę, dajmy na to o 12.15 takiego SMS-a z imieniem, dajmy na to Zbigniew, odpowiadam w ciągu 3 minut SMS-em Amen na ten numer, który mi się wyświetlił i pierwsze co idę do kaplicy i odmawiam koronkę do Miłosierdzia Bożego, z tym, że ja mam ten komfort, że u nas w domu zakonnym jest kaplica, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy, jeżeli jest tylko ta możliwość, że możemy na chwilkę jakby odejść jakby od tej rzeczywistości i po prostu odmówić tą koronkę do Miłosierdzia Bożego za tą osobę konającą. To jest niesamowite, bo to jest również uczynek miłosierdzia. Tak też, no, to jest też ważne, nie tylko w roku miłosierdzia, ale w ogóle, żeby nieść pomoc osobom konającym, bo Jezus mówił wyraźnie do Faustyny: wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy. Niech to będą takie słowa mocnej, ale zachęty dla naszych radiosłuchaczy do modlitwy koronką. Na antenie Radia Maria codziennie o 15 wraz z fragmentem dzienniczka zresztą, czytanym pięknie przez panią Halinę Łabonarską. Dziękuję siostrze za obecność w naszym studiu. Ja również bardzo dziękuję za to zaproszenie i naprawdę proszę też radiosłuchaczy do takiego wspólnego nadal angażowania się w tą koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dziękuję serdecznie. Również dziękuję. Naszym gościem była siostra Maria Faustyna ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej i Miłosierdzia, bo dziś przeżywamy 81. rocznicę podania do
odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia, którą to rzecz uczynił sam Pan Jezus świętej siostrze Faustynie. Za minutę będzie godzina 14. Teraz na koniec tych aktualności dnia zespół muzyki sakralnej Lumen z pieśnią Broń duszę. Deficyt budżetu państwa po sierpniu tego roku nie przekroczył 30% planu na cały rok, czyli wyniósł poniżej 15 miliardów złotych. Tak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Widać już pozytywne efekty klauzuli, która ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania, podkreślił szef resortu Paweł Szałamacha. W połowie lipca weszła w życie klauzula obejścia prawa, która ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Przyniosła już pozytywny efekt chociażby w podatku CIT. W sumie w okresie styczeń-sierpień bieżącego roku dochody wyniosły około 214 miliardów złotych. Od szeregu miesięcy mamy pozytywny trend, jeżeli chodzi o dochody podatkowe, powiedział minister Paweł Szałamacha.
I ten trend jest kontynuowany, umocnił się także w sierpniu. Czyli chociażby w połowie lipca weszła w życie tak zwana klauzula wolna obejścia prawa podatkowego i ona przyniosła, można powiedzieć, już pozytywny efekt chociażby w podatku CIT. W stosunku do założonego harmonogramu za sierpień te dochody były większe o 248 milionów złotych, o prawie ćwierć miliarda. Wyniosły niemalże 2 miliardy złotych. A ogółem wyniki za 8 miesięcy są na tyle pozytywne, że wyprzedzamy harmonogram założony w nasz wewnętrzny. Dochody wyniosły około 214 miliardów złotych. Wydatki jeszcze spływają, ale dane dotyczące deficytu za te 8 miesięcy, te wstępne, dzisiejsze, którymi dysponujemy, mówią o tym, że on nie przekroczy 30%. Odnosząc się do pytania o zapowiedziane utrzymanie 23% stawki VAT, minister poinformował, że odpowiedni zapis znajdzie się w projekcie ustawy, którą resort finansów złoży jeszcze we wrześniu. Członkowie Komisji Weneckiej spotkali się dziś z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego. Tematem rozmów była przede wszystkim nowa ustawa o Trybunale. W spotkaniu nie wzięli udziału sędziowie wybrani przez obecny Sejm. Po rozmowach prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński na wspólnej konferencji z wiceprezesem Stanisławem Biernatem mówili, że członkowie Komisji Weneckiej doskonale wiedzą o paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że Trybunał funkcjonuje niezależnie od toksycznych okoliczności, a jednym z elementów prób zarządzania Trybunałem jest ogłaszanie co dwa tygodnie, że będzie nowa ustawa o Trybunale albo że nie będzie nowej ustawy. Krytycznie do tego wystąpienia odniosła się na antenie Radia Maryja poseł PiSu Krystyna Pawłowicz. Konferencja prasowa prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że po rozmowach, o których pan prezes Rzepliński mówi, że świetnie się rozumieli, że rzeczą najbardziej taką, która dotknęła członków Komisji Weneckiej, o którą wielokrotnie dopytywali, to była sprawa atakowania i krytykowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez polityków, czy tam przez nas, to znaczy przez władze, które przez środowiska, które wygrały wybory. I właściwie on to wielokrotnie powtarzał, czyli widać już z tych pytań, które ujawniał pan prezes Rzepliński, że ta komisja przyjechała powspółczyć i razem popłakać za zamkniętymi drzwiami. Wizyta delegacji Komisji Weneckiej ma zakończyć się jeszcze dziś. Jej opinia na temat nowej ustawy o Trybunale ma być przyjęta 14 października. Polacy bez względu na religię czy światopogląd powinni mieć prawo do wolnej niedzieli, podkreślam w komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi ponownie poparli inicjatywę NSZZ Solidarność o ograniczeniach handlu w niedzielę. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomniało słowa świętego Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli. W czerwcu na zebraniu plenarnym księża biskupi jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystaniem pracowników, a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli, czytamy w komunikacie. Księża biskupi podkreślają to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że potrzebny jest dzień do wspólnego odpoczynku i świętowania. A w ten sposób księża biskupi zwracają uwagę na to, aby rodzina miała również prawo do wspólnego świętowania, do wspólnej niedzieli. Księża biskupi przypominają, że na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które było w czerwcu, biskupi polscy jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ Solidarność w sprawie wolnej niedzieli. W tym momencie nie sposób nie przypomnieć tego, o czym mówił także jeszcze kardynał Karol Wojtyła w Piekarach oraz wielu innych księży biskupów, że niedziela powinna być Boża i nasza. Mówił ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. 2 września do marszałka Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Podpisało go ponad 500 000 Polaków. Projekt opracowało NSZZ Solidarność. Według przedstawicieli komitetu pod obrady Sejmu może trafić z początkiem października. Co najmniej 301 tysięcy ludzi zginęło w wyniku wojny domowej w Syrii, podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Zastrzegło równocześnie, że liczba ofiar śmiertelnych tego konfliktu może być o wiele wyższa. Obserwatorium ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, a informacje o zabitych dostarczają mu źródła w wojsku, służbie zdrowia i cywile. Od 18 marca 2011 roku obserwatorium udokumentowało ponad 301 tysięcy zgonów cywilów i bojowników w Syrii. Organizacja szacuje jednak,
że podczas konfliktu mogło zginąć około 430 tysięcy ludzi. Poprzedni bilans z 8 sierpnia mówił o blisko 293 tysiącach zabitych. Najnowszy ogłoszono dzień po wejściu w życie zawieszenia broni wynegocjowanego przez Rosję i Stany Zjednoczone. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat życie po śpiączce. W naszym studiu gościć będą Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło w Toruniu, Grzegorz Król, wybudzony ze śpiączki i Krystyna Mikołajska, mama wybudzonego. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców wraz z naszym gościem, księdzem Sławomirem Kostrzewą, kulturoznawcą, badaczem wpływu mediów na dzieci i młodzież, rozmawiać będziemy na temat, czy to podoba się Panu Jezusowi. Początek audycji, godzina 21.30. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu serdecznie zaprasza na debatę inaugurującą działalność prowadzonego w latach 2016-18 przez uczelnię Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. W czwartek 29 września o godzinie 16 w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Świętego Józefa 23/35 odbędzie się debata pod hasłem Jak promować dobre imię Polski w świecie. Wezmą w niej udział poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych. Profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, kierownik Zakładu Systemów Politycznych UMK oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wykładowca WSKSiM. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Wstęp wolny, a zgłoszenia do udziału w spotkaniu w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej pod numerem telefonu 56 610 71 34 56 610 71-34. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach między 8 a 16. Godzina 14.13, zatem w Radiu Maria czas na modlitwę popołudniową, liturgią godzin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Podaję numery stron, z których będziemy dzisiaj wspólnie modlić liturgią godzin. Hymn zebrani w dnia połowie z czwartego tygodnia, strona 506, psalmodia z wtorku czwartego tygodnia. Strona 903 w wydaniu skróconym 1096. Czytanie, werset i modlitwa z solku czwartego tygodnia, strona 906. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospisz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zebrani w dnia połowie, by głosić chwałę Boga,
wyznajmy naszą wiarę i prośmy Go pokornie. Bo choć w wieczności mieszka, do Niego czas należy i bliski jest każdemu, kto spełnia Jego wolę. Niech On rozjaśni rozum, zapali miłość w sercu, bo Jemu chcemy służyć przez pracę i modlitwę. Wielbimy Ciebie, Boże, jedyne w Trójcy Świętej. Niech słońce Twojej łaski oświeca naszą drogę. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie i ręczył wielką wiecznością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wyprowane w ogniu i sługa Twoje miłuje. Jestem mały i wzgardzony. Nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Uciski i utrapienie na mnie spadły. Moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wierna jest sprawiedliwość Twych zapomnień. Daj mi je zrozumieć, parzyć będę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Napój ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach. O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz ich opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Mój gniew mnie przygniata, spięciły się nade mną jego fale. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Wołam do Ciebie, Panie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś się nich do mnie od razu. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy sławią w nieszczęściu. Każdego dnia mam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wielu w Twoim miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, nie dam z ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dziwoń Twojego rozumienia osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Deszczem mnie otoczył, jak fale powodzi, i topił mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. A Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Proszę bardzo. Przyznanie pięknie proroka Izajasza. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnił ziemi, nie ujrzył jej, nie zapewnił urodzaju, czas i wydaje nasienie dla sierstwa i chleb dla jęcego. Tak słowo, które wchodzi z ust moich i wraca do mnie bezowocnie, zanim śpiesz nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie tego posłannictwa.
Pan zsyła na ziemię swoje polecenia. Szybko upnie jego słowo. Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Sprawa, byśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu.